dzisiaj trochę lirycznie, nostalgicznie i depresyjnie, bo o depresji będzie mowa. Mieliście kiedyś gorzki posmak w ustach? To dość uciążliwe. Gdy cokolwiek nie weźmiesz do ust, czujesz gorycz. Nieważne, czy to słodki cukierek, czy kwaśna cytryna, czy słony obiad. Czujesz ciągle ten sam gorzki smak. Albo brak smaku. To pewnie przeżył każdy w trakcie intensywnego kataru. Gdy tracimy węch i smak, nie odróżniamy smaku łososia od zalewajki. Jemy tylko z rozsądku, tracimy apetyt i radość z posiłków. Nie trudno sobie wyobrazić takie sytuacje. Nie trudno zrozumieć kogoś, kto z powodu utraty smaku odmawia zjedzenia posiłku. Nawet jeśli napracowaliśmy się, by go przygotować. Co się jednak dzieje, gdy ktoś czuje tylko smutek? Wyobraźmy to sobie przez chwilę. Powiedzmy, że zamiast smaku straciliśmy wszystkie uczucia, oprócz smutku, rezygnacji i poczucia bezsilności. Jesteśmy z rodziną w kinie na rewelacyjnym filmie, ale czujemy tylko smutek. Budzimy się rano, żona podaje kawę do łóżka, przez okno wkradają się pierwsze promienie słońca, a w nas tylko smutek. Okazuje się, że z różnych powodów nasz organizm może płatać nam tego typu figle, zarówno z psychicznych, jak i chemicznych przyczyn. Może nam wyłączyć pewne funkcje, a wzmocnić inne. Trochę tak, jak w rozregulowanym urządzeniu. Nasz mózg przypomina komputer, ale opłaca się go naprawiać, w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych urządzeń. Nieważne, czy popsuje się karta graficzna naszych uczuć, czy szwankuje płyta główna naszej świadomości, części zamiennych póki co brak. Nowego nie kupisz, ale możesz naprawić to, co się popsuło. Depresja to swego rodzaju awaria w naszym mózgu. Oprócz czynników psychologicznych, bardzo częstą przyczyną depresji jest zaburzona równowaga chemiczna, którą możemy przywrócić, biorąc odpowiednie leki. Nie jesteś skazany na depresję. Gdy z pomocą specjalisty przywrócisz równowagę chemiczną mózgu, okaże się, że twój organizm znów zacznie emitować całą gamę innych uczuć, oprócz smutku czy apatii. Zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia to narzędzia, którymi możemy naprawiać usterki w najdroższym i najbardziej skomplikowanym komputerze, jaki istnieje na Ziemi, w naszym mózgu. Oczywiście, dzisiaj tylko zasygnalizowałem temat depresji. Wrócę do niego jeszcze nie raz. Jeżeli macie jakieś pytania albo interesuje Was jakiś konkretny aspekt tego zagadnienia, piszcie na mojej stronie Psychoteczka doktora Wolniaka lub na Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli nie dacie się zwariować.